Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejny dzień, w mój kolejny dzień wolny, chorobowy. Pogoda? Jak była? Taki dopisuję. A ja tak stoję i tak zaglądam w tamtym kierunku. Wiecie, co tam jest? Dobrze wiecie, co tam jest. I się zastanawiam, wskakiwać czy nie wskakiwać. Jest dzisiaj 24 stopnie, odczuwalna 27, ale tak nie czuję takiego gorąca. Aczkolwiek być może dlatego, że siedzę cały czas w domu jak na razie. Znaczy, trochę ogarnęłam ogród, trochę. Nie za dużo, bo za bardzo nie mogę. No nie mogę za dużo zrobić. I tak myślę, że chyba się wysmaruję za chwileczkę. Jednak. Jak to się nazywa? Filtrem i wskoczę do basenu. Radek napompował mi drugi materac. Czy ja wczoraj miałam ten czerwony? Nie, mi wczoraj z niebieskiego zeszło powietrze. Radek napompował mi drugi materac, ale ja chyba wskoczę w mojego donata. A może i na materac, żeby się tak poopalać normalnie. Mam nadzieję, że woda jest tak samo ciepła jak wczoraj. Tak dotykałam, wiecie, ręką tak średnio, ale dzisiaj już jest pełny. Dzisiaj już jest pełniusieńki, jest tak pełny. Radek wczoraj jeszcze wieczorem przelał, że na 100% jak wejdę, to się troszeczkę po bokach rozleje. Ale kogo by to bolało, kogo by to interesowało. Zobaczcie na moje kwiatki, bratki. Już myślałam, że je będzie po nich, a tutaj po prostu pousychały jakieś stare, chyba muszę je przebrać, nie? I pełno nowych pączków jest, także bajka. Nawet te prymułki to się nazywają, też mi wypuściły nowe pączki. Już was się raz pytałam, co się robi później z tymi bratkami, bo one mi tak pękają i tam chyba są nasionka. Ja nie wiem, bratki to są jednoroczne rośliny, czy one mi dalej będą rosły? Nie chciałabym ich zmarnować, powiem wam szczerze. No ale zobaczymy, jak to się stanie. Domek też ogarnięty. Róże pięknie kwitną. Mnie takie dziwne rzeczy się cieszą. Wy wiecie o tym, że mnie to cieszy. Tak się zastanawiałam właśnie, czy kręcić, czy nie kręcić, bo no bo co ja wam pokazuję cały czas? Wam pokazuję siebie w domu, jak kuśtykam. I nic więcej, także nie wiem. A może coś wam, może coś się uda fajnego nakręcić. Jeszcze wam chciałam powiedzieć, że Radosław wczoraj oczywiście wrócił z pracy, bo zdążył pobawić się dronem. Wczorajsze wieczorne zdjęcia, takie wiecie, zdjęcie, takie filmy, no ci, o, co to za muszka, ciemne takie, także nic tam ciekawego nie było, ale dzisiaj już w dzień troszeczkę tak fajnie, troszeczkę przystopował, zwolnił te ruchy tego drona, nie wiem o co tam chodzi i fajnie to wygląda, tylko oczywiście robił to z ogrodu, ale fajnie, także na pewno będę jakieś małe kawałki przemycała, bo piękne, piękne, piękne to jest i w ogóle dopiero z tego drona widzę, w jakim naprawdę ładnej okolicy mieszkamy, tak się wydawałoby, że wiecie. Ale naprawdę ładnie. I też z drona dopiero zobaczyłam, ile jest jeszcze miejsca tutaj na budowę domu. Także muszę gdzieś, domów ogólnie. Także muszę gdzieś te filmy koniecznie zachować i patrzeć po latach, jak to się będzie zmieniało, bo się będzie zmieniało na bank. Na bank się będzie zmieniało. I said you better watch what you're doing. 'Cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. All fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like na bank. Jutro Radosław już ma wolne i będziemy mieli razem 3 dni wolne. Pozwólcie, że się napiję, bo to przyszłam do kuchni. Będziemy razem mieli 3 dni wolnego, także super, pogoda ma być świetna. Może gdzieś pojedziemy. W tym momencie żałuję, że nie mamy namiotu, żeby się gdzieś wybrać z psami. Bo teraz na nocleg już też jesteśmy troszkę tak, że tak powiem, spukani. Ale pod namiot bym chętnie uderzyła, tak gdzieś z pieskami. W zeszłym roku widzieliśmy, była jakaś promocja, ktoś sprzedawał wszystko w sześciusieńko na 4 osoby, łącznie z łóżkami, z materacami. W sześciusieńko, nowisieńko, bo powiedział, że pojechał raz, zaopatrzył się w ogóle w najlepsze rzeczy, prawie że najlepsze rzeczy. I no niestety to nie dla nich, nie dla nich i sprzedawali to chyba za 150 funtów i nie kupiliśmy, bo też powiedziałam, a co jeżeli to nie dla nas, ale to było za 150 funtów, a chyba ważne 800, ale było tylko niecałą godzinę na takiej stronie, tu jest buy, sell, swap czy coś takiego also, także, ale żałuję. Trzeba poszukać może znowu w tym roku, gdzieś ktoś tak będzie sprzedał, znaczy w tym roku, może ktoś tak będzie sprzedawał, muszę do Radka napisać. Może byśmy spróbowali. Ale dla nas, mówię, to byłoby fajne ze względu na pieski, bo tak szukać noclegu z pieskami to jest bardzo, bardzo ciężko. Ale jeżeli też chodzi
Ja też tak myślę o wyjeździe, żeby gdzieś wyjechać, żeby też ładnie sobie Radek nam mógł sobie, wiecie, polatać tym dronem, bo tutaj to ciężko w tych drzewach, ale Borys się boi drona i hałka na niego strasznie i chce atakować, po prostu się boi. Luna ucieka, Luna ucieka, a Borys tak się szczeka. Znaczy nie po to, że się boi, chyba chce się bawić, no ale wiecie, to troszeczkę za droga zabawka, żeby on w zęby to miał i szarpał, także nie będzie, nie pozwolę mu tym się bawić i tego szarpać. Dobra, idę, kończę. A, jeszcze wam chciałam powiedzieć, dolałam teraz, sprzątałam w kuchni i dolałam do zlewu tej ze Flory. Normalnie tutaj odpływ, Boże, jak pachnie na całym domu, w całym domu pachnie ze Florą. Także myślę, że do tego będę to stosowała. No i oczywiście, no zobaczymy jeszcze co do podłóg, czy uda mi się jakiś kupić. Muszę właśnie zobaczyć, czy Method ma coś do podłóg. Na pewno ma, nie? Muszę wejść i poszukać. A jak nie Method, to ma ten Eko... Jak nie Method, to ten Ecover na pewno coś ma, także będę musiała poszukać coś równie ładnie zapachowego, bo dzisiaj znowu sprzątałam tym metodem arbuzowym i lawendowym i po prostu zapachy. O, jakie zapachy się unoszą w domu. Uwielbiam. Dobra, niech szanie dalej, nie nudzę was. Idę powiesić pranie, idę się wypryskać, wysmarować i idę leniuchować w basenie. Chodźcie ze mną. Taka mała ciekawostka, w topkaszbach co jakiś czas wyskakuje taka gra z koliberkami, po prostu trzeba znaleźć, na jakiej stronie one są, nacisnąć na koliberka i on wypluwa nagrodę. No i widzicie, ile mi się udało wygrać, 20 pensów. A zrobiłam to tylko i wyłącznie dlatego, bo jedna dziewczyna na zaradnych wstawiła, że wygrała stówkę, także się cofnęłam kilka dni wstecz, wszystkie pouzupełniałam, no i wygrałam 20 pensów. A co tam, na zapałki będzie? Chociaż nie palę, ale nie żartuję. Pens do pensa i zbierze się funt, tak zawsze powtarzam. Ja już wysmarowana jestem, jakieś 10 minut upłynęło, jeszcze z 10 poczekam, żeby, wiecie, filtry zaczęły działać. I idę tam. Hello, mój przyjacielu. Spoko, nie zmarznie dupa. Radosław, mówiłam, że przelałeś. Słuchaj żony następnym razem. Jak ja nalałam, to było idealnie, a teraz mi się rozlewa. No, kochanie, już trochę poleżakowałam, chyba zresztą troszeczkę widać. A długo tak nie siedziałam, godzinę byłam w basenie. I zgłodniałam, także zgadnijcie, co będę sobie gotowała. Nasze ziemniaki. Zawsze tato mi mówił, że mam nos jak kartofel. Czy myślicie, że miał rację? Czy mam kartoflany nos? Albo nie, może ten nie. Może ten. O. Mam. Nos jak kartofel. Dobra, nie wygłupiam się. Jestem bardzo, bardzo głodna. Jest, kochani, godzina 15, a ja jestem o śniadaniu o 10. Nie wiem, ostatnio jakoś tak żadnych przygryzek nie. Miałam się wziąć, wiecie. Jakoś nie potrafię. No ale jak nie mam apetytu, jak jest gorąco, to przecież nie będę jadła na siłę, prawda? No, wczoraj wreszcie jabłko zjadłam po długim czasie, bo nawet na takie rzeczy nie mam ochoty, ale może dzisiaj nadrobię. Dobra, biorę się za te ziemniaczki i do tego mam łososia i do tego mam warzywa. Tak, taki będzie pyszny obiad. Głodna jestem niesłychanie, także w tak zwanym międzyczasie czekając na obiad 3 orzechy brazylijskie. Kochani, jednak łososia nie będzie, bo coś mi on nie bardzo pachniał. Za to mam nasze ziemniaczki i falafele. Będzie pycha, Boże, nie mogę się doczekać tych ziemniaków. Już wykopaliśmy je kilka dni temu, widzieliście, a dopiero będę jadła. A co tam mi się stało? Materacu! Co się stało z twoją głową? A jak to się otworzyło? Ha! Co to za cuda nie widać? Gorąco się zrobiło. O Jezu, jaka ciepła woda. Zjem i chyba tutaj wrócę. Można by powiedzieć, że ziemniaki jak ziemniaki, ale uwierzcie mi. Uwierzcie na słowo. To jest jakieś mistrzostwo. Pyszne, musimy jeszcze troszeczkę zasadzić, bo jeszcze przecież mogą być późne ziemniaki. Tak mi się wydaje. To już dwie doniczki poszły, takie zwykłe. Tam zasadziliśmy, teraz zasieliśmy ogórki późne. A tą torbę z Ikei musimy wykopać i zasadzić dwie torby jeszcze ziemniaków z Ikei. Boże, jakie pyszne.
Ja wiem, że za ziemię się płaci. I niby nie warto, ale jak nie warto? Jak nie warto, jak warto? Woda prawie jak w Kronwali. Tylko mniej błękitna. Więc zobaczcie, mówiłam wam, już chyba nie mamy takiej pokrywki. Już wybierałam dzisiaj te takie, zobaczcie, takie są żuczki. Boże, to nie jest żuczek, ja co ja gadam za bzdury. To jest roślinka taka, o. A, ale znowu naleciało. Także muszę zamówić dzisiaj pokrywkę. I filtr wieczorem włączę, bo był włączony z rana, ale boję się, jak jestem w wodzie, żeby mi filtr jeszcze tutaj chodził. Także dobra, materac chyba. Tak, chyba materac. Kto ma dosyć mojego basenu, to piszcie pod spodem. No kochani, właśnie oglądałam wiadomości o 19 i pogodę. I weekend ma cały czas być taki słoneczny. I mało tego, właśnie się dowiedziałam, że jest to najdłuższy okres takiego gorąca. Od roku 76 w Anglii. Czujecie? A żeby były cały czas tak wysokie temperatury, około 30 stopni, także no coś fajnego, coś fajnego. Moje poduszki tutaj z tyłu stoją, muszę je ubrać, wyprane już, ale jakoś nie wiem, nie chce mi się. Także spoko, zobaczcie. Tutaj rzadko kiedy tak jest w Polsce, jak już właśnie się zrobi gorąco, to już jest gorąco, gorąco, gorąco. Bo tutaj rzadko kiedy, żeby tak długo było tak ciepło, naprawdę. Tfu, tfu, tfu! Nie zapeszam. Tak, a dzisiaj, kochani, znowu jestem nie na żarta, ale mam bezy, mam misteczkę, mam truskawki i chyba mam jakiś jogurt. Czekajcie. Jej! Mam też jogurt, tym razem o smaku, chciałam powiedzieć zapachu mango i passion fruit. Także będzie taki eaton mess, ale bez szklaneczek, bez niczego, bo jestem nie na żarta, chcę zjeść dużo. Także pełno truskawek, jeden cały jogurt i pokruszę sobie jedną bezę. To będzie mój taki desero, kolacja. Pewnie jeszcze później zjem kolację, ale na pewno na teraz deser. No nie wygląda to tak pięknie jak ostatnim razem, ale z pewnością będzie pyszne. A przypomniała mi o tym Pepik Official konto na Instagramie. Patrzcie, jaka kolacja mnie spotkała. Radio przywiózł pizzę. To jem pizzę. Margarita z mozzarellą. A tutaj oglądamy nowy program. Znaczy nowy. Ja dopiero niedawno się w niego wciągnęłam. Radek jego bardzo lubi. To jest program... Jak on się nazywa? Jak ten program się nazywa? Celebrity Juice? Świetny, jeżeli lubicie taki brudny, brudny humor, to naprawdę świetny, polecam wam bardzo.